Pawle, witamy ponownie w Cetniewie, taka podróż sentymentalna. Gdybyśmy się cofnęli pamięcią parę lat wstecz, to ty pamiętasz taką straszną rozmowę ze skijumping.pl tutaj w ogródku nieopodal? No tak, no pamiętam, były to jedne z pierwszych wywiadów i cóż, miło wrócić do tego. Co powiesz na to, jeżeli tutaj wstawimy fragmenty tego wywiadu? Absolutnie nie. No i właśnie tutaj możecie zobaczyć fragmenty, oto one. Jak czujesz się u progu tego sezonu zimowego? Czuję się świetnie, no, myślę, że zrobiliśmy przed lato wszystko, no, co trzeba było. Paweł, co się zmieniło przez te 2-3 lata, bo na pierwszy rzut oka, kiedy ja patrzę, to kurczę, przerosłeś mnie o głowę prawie. W sumie nie wiem, ciężko powiedzieć, no, czekam na pierwsze skoki, no i wtedy myślę, będzie więcej do powiedzenia. No tak, no, trochę mnie wyrosło, a tak poza tym, no, nie wiem, no, zmieniłem kadrę z kadry linijowskiej na kadrę B. Te występy w Pucharze Świata, bo ty mówiłeś w Norwegii mi, że tu nie chodzi o występy, tu chodzi o coś więcej. No ale one z perspektywy czasu okazały się ważne dla ciebie, czy no, taki punkt w karierze mało ważny? Znaczy mam nadzieję, że to w przyszłości będzie mało ważny punkt, a póki co no to na pewno zebrałem dużo doświadczenia i fajnie było spędzić tą zimę trochę w tym Pucharze Świata. Były jakieś takie nadzieje na awans do kadry A, czy to nie był jakiś punkt twoich rozważań? Znaczy nie skupiałem się na tym, bo tu ze sztabem trenera Maćka Maciusiaka bardzo dobrze mi się trenuje i czuję, że mogę z nimi osiągnąć jakieś dobre sukcesy, więc i tak by było dobrze, a jest dobrze. Ty w obrazorze powiedziałeś mi, że Maciej Maciusiak to jest najlepszy polski trener i widzisz go w przyszłości w roli trenera kadry A. To jest szkoleniowiec bardzo skromny, on tutaj bardzo się ucieszył na takie słowa, ale mówi, że kadra B to jest teraz ten główny punkt. Czujecie, że możecie w tej grupie dojść na szczyt? No na pewno, no. Po to trenujemy, tak? Gdybyśmy tego nie czuli, no to by już każdy mógł odwiesić narty i zająć się czymś innym. Jakie są wytyczne zadania na tym etapie? No bo wiosna to jest taki nietypowy okres dla skoczka. Kibicom wydaje się, że wy teraz, nie wiem, gdzieś jesteście pewnie zamrożeni na parę miesięcy i dopiero latem wyjdziecie na Grand Prix. No tak, no nie ma przerwy i faktycznie od początku jechaliśmy, robiliśmy treningi. Póki co skupiamy się bardziej na zbudowaniu siły, ale zaczynamy też już ćwiczenia imitacyjne i cóż, i powoli będziemy wchodzić na skocznię. Ty w ogóle jesteś takim ruchliwym człowiekiem, jak tak otwieram Instagrama, bo co go nie włączę, to na Instastory no, szokujesz. Tutaj idziesz wyjazd z bliskimi, tu z rodziną. Od zawsze tak było, że ten ruch był naturalną częścią każdego dnia? Znaczy tak, wychowałem się w dość sportowej rodzinie i zawsze gdzieś tam rodzice nas wyrzucali na podwórko, żebyśmy coś robili, zawsze nas gdzieś zabierali i tak od dziecka raczej nie przesiadywaliśmy w domu, tylko właśnie staraliśmy się coś robić. Tak mi przez myśl przeszło, tak widząc niektóre akrobacje bodajże, chyba na desce albo na nartach, nie pamiętam, musimy tutaj poprawić. Czy to się gdzieś już nie podpina pod te takie punkty kontraktów sportowców, którzy nie powinni sportów ekstremalnych uprawiać w przerwie między występami? Ale co no, co tu ekstremalnego? Salto już nieraz się robiło, nie? Nieraz pewnie się gdzieś tam ze śniegu wychodziło też. No tak, dokładnie, ale nie. Akurat tu no, miałem zakład z chłopakiem od siostry, on taki trochę jest, no nie dba o zdrowie, no i niestety musiałem zrobić salto na desce, on snowboardista, musiał zrobić salto na nartach, potem jak zobaczyłem, że mu wyszło, no to uznałem, jak snowboardista zrobił, no to też muszę zrobić salto na nartach, więc zrobiłem na tym i zadowoleni wszyscy. Tutaj mówisz, że chłopak siostry to lekki wariat, ale ty też do normalnych nie należysz, skoro po takim długim sezonie pierwsze co to na narty, na śnieg. Znaczy cóż, no zawsze gdzieś od dziecka jeździłem na tych nartach, pierwsze kroki właśnie na wyciągach, jeżeli chodzi o jakiś sport, stawiałem, więc po dołączeniu do kadry, no wiadomo, w sezonie nie ma, znaczy no może czas jest, ale no nie wolno po prostu, nie można wyjść na narty i cóż, po sezonie jak zdarzyła się okazja, no to bardzo się ucieszyłem, no i pojechałem ze znajomymi na tydzień na narty. Rozmawiamy przy okazji tego wiosennego obozu nad Bałtykiem i patrzymy za okno. Oleg Zniszczo powiedział, że no, taka lufa FQ samo pod narty, że tutaj to skocznia by się taka fajna przydała. Co można robić w taki dzień, kiedy jest naprawdę zimno, leje, wieje, aż no, człowiek najlepiej by pewnie w swetrze usiadł? No właśnie, to jest najgorsze, że nie ma nic do roboty, więc no, zostaje tylko gdzieś tam w pokoju jakieś każde... Każdy, co ma jakieś zainteresowania, czy poczytać książkę, czy w coś pograć, pooglądać, no i niestety, no, trochę trzeba się ponudzić.
Jakie najbliższe plany? Będzie jakiś jeszcze czas na wypoczynek, na wakacje, czy ty się już wyszalałeś ze znajomymi? Wyszaleć jeszcze nie wyszalałem, ale zobaczymy. Na razie skupiamy się na treningu i gdzieś tam może jak wyjdzie słońce, zrobi się cieplej, znajdzie się jeszcze jakaś luka, żeby coś tam wyskoczyć na chwilę, odciąć się od tych nart. Mi się teraz tak przypomniało jeszcze to a propos tych mediów społecznościowych, ty jesteś naprawdę uzdolnionym facetem, jeżeli chodzi o montaż wideo. Tutaj nawet pomagałeś chyba jakimś zawodnikom kiedyś, którzy jako przedskoczkowie w Wiśle tam skakali, żeby jakąś kamerkę im zamontować. No tak, no znaczy wtedy akurat kolega miał tam jakiś konkurs i no i po prostu, no wiadomo, jak media nie mają też dostępu wszędzie, poprosił mnie, żebym mu tam trochę pomógł w tym konkursie, no i tam załatwiłem mu, żeby przedskoczki skoczyli mu z kamerką, jakieś miał fajne ujęcia. A tak, no to co, no czasem lubię się pobawić, pomontować sobie kilka filmików, żeby nie mieć też zaś w telefonie zawalone pełno filmików po kilka sekund, tylko lepiej to złączyć w jedną całość i mieć jakieś wspomnienie, tak? To chodzi tylko o właśnie o wspomnienia, o zachowanie tych obrazków na dłużej, czy może gdzieś to jest taka alternatywna droga na przyszłość gdzieś obu skoków narciarskich, żeby coś tutaj pomontować, jakieś w kamerze się pobawić? Nie, jakoś tak w kadrze sobie tego nie wyobrażam, żeby... No w ogóle nie widzę, żeby było pozwolenie na taki czas. Na treningu jednak to jest moja praca i trzeba się skupić na tym, co mam do zrobienia, a nie zajmować się drugą rzeczą. Często się mówi, że ta młodzież teraz, tutaj no to pokolenie PlayStation takie straszne, że na dwór nie wychodzi, to tutaj zadajesz kłam temu. No bo czas i na PlayStation, chociażby z trenerem słyszeliśmy, no ale i właśnie ta aktywność. Tak, tutaj pochwalił się. Powiedz, jakie tam są wyniki w tej FIFA? No niestety, no dopóki nie przyjechaliście, byłem na czele tabeli, no ale przyjechaliście, no i trenerowi musiały się udać skoczyć na pierwsze miejsce, zepnął mnie na drugie, no i... No i cóż, no, pojedziecie, to pewnie znowu wrócę, ale będzie już za późno, żeby się pochwalić. A jeżeli powiemy odwróć tabelę, to kto będzie na czele? Pewnie Stękała. Ja no, zaś taki zły nie jest, ale powiedzmy, że Stękała. Andrzej zarówno w defensywie, jak i w ofensywie sobie nie radzi. Dokładnie. Dzięki, Paweł. Dzięki.